Czekali na nią kilkadziesiąt lat. Nie tylko ci, którzy na co dzień niosą pomoc, ale także sami mieszkańcy Rudy Śląskiej. I wreszcie stało się. Można świętować. Nowa siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oficjalnie otwarta. Nowoczesna strażnica zastąpi dwie dotychczasowe, które najlepsze chwile mają już za sobą. A na otwarciu Komendy w Rudzie Śląskiej była dziś jedna z naszych kamer. Uroczystością przyglądała się Magda Sincewicz. Jak zaznaczali zgodnie biorący udział w uroczystości goście, to dzisiaj wielkie święto, porównywalne do 4 maja, czyli świętego Floriana, patrona strażaków. To jest taki dzień, który będzie gdzieś zapisany w historii Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Będzie to piękny obiekt, który będzie pięknie służył. Zupełnie inne warunki pracy dla strażaków. Strażacy będą mogli się skupić teraz na realizacji tych podstawowych zadań służących mieszkańcom, czyli tych działań ratowniczych i gaśniczych. Dzięki nowej siedzibie w komfortowych warunkach będą mogli zbierać siły do kolejnych akcji. Z naszej perspektywy uważam, że jest tutaj 10 na 10. Jednostka, warunki pracy, miejsce, lokalizacja. No, może pani zresztą sama ocenić na pierwszy rzut oka, że obiekt naprawdę jest na najwyższym poziomie, światowym poziomie. By tak się jednak stało, potrzebne były fundusze. Te pochodzące z budżetu państwa na 2023 rok i rezerw z 2022 roku, w sumie 40 milionów złotych. Prace ruszyły w listopadzie ubiegłego roku. Bez tych środków finansowych no nie byłoby tej strażnicy. Oprócz tego oczywiście praca i firmy, i komendanta miejskiego, i zaangażowanie nas jako polityków. To wszystko pokazało, że można ponad podziałami działać i takie właśnie efekty, jak pani dzisiaj widziała, są. A jest się czym pochwalić. W nowej komendzie o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych są m.in. garaże dla wozów strażackich z 18 stanowiskami, część biurowa, sale szkoleniowe, sala sztabowa, a także salka edukacyjna Ognik do spotkań z dziećmi. To jest jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, oddawany w ostatnim okresie czasu i wystarczający na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Biorąc pod uwagę zadania, jakie realizuje Państwa Straż Pożarna, jest to obiekt, który spełnia wszystkie dzisiejsze wymagania. Nowy obiekt, w którym pracować będzie około 100 osób, powstał na pokopalnianym terenie naprzeciwko likwidowanej kopalni Pokój. Dzięki lokalizacji strażacy w szybki sposób mają dojeżdżać do różnych miejsc na terenie miasta.